Witamy uczestników piątych międzyinstytutowych mistrzostw państwowych wyższej szkoły zawodowej w kajakarstwie, których prowadzi Remigiusz Podchorodziecki, tuż za nim sędziowie i w kolejności Instytut Informatyki Stosowanej, Instytut Politechniczny, Instytut Ekonomiczny i Instytut Pedagogiczno-Językowy. Są to uczestnicy dzisiejszych zmagań kajakowych. Specjalna okazja, ponieważ teraz obchodzimy 20-lecie i panie rektorze, pan był założycielem. Mam tu ściągawkę, która jest u mnie nawet w głowie. 14 kwietnia 1999 roku szanowny pan rektor na zebraniu założycielskim był pomysłodawcą właśnie klubu uczelnianego, który będzie działał w naszej uczelni. I od tego momentu datujemy sport, rekreację, która naprawdę ma się bardzo dobrze. Przede wszystkim złożyć gratulacje tym wszystkim, którzy przyczyniają się, że nasz klub AZS PWZ w Bełtągu tak dobrze się rozwija i ma swoje sukcesy. Szczególnie chciałbym podziękować pani prezes, pani Henryce Szumnej, dla której klub AZS-u stał się chyba drugim dzieckiem. Ogromna zapobiegliwość, poświęcenie i niezwykle duży trud, który wkłada rokrocznie w rozwój klubu, jest gołym okiem widoczny i serdecznie dziękuję raz jeszcze. Oczywiście brawa dla nich. Kibicujemy, dopingujemy. Jeszcze raz szybko. Instytutowy Dzień Nauki Matematycznego 2018-2019 Instytut Informatyki Stosowanej. Wiosło rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
roku 2019 zdobywa Instytut Informatyki Stosowanej. I to wiosło właśnie trafiło w ręce zwycięzców.